Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Chcę poinformować, że zwolnił się pan Dariusz Karbowski i pan Tomasz Bielecki. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski i zapytania i może na samym początku tutaj kolega prosił o głos, ale ja jeszcze poinformuję, że do mnie wpłynęło pismo od pana sołtysa z Gronowa. Wszyscy radni otrzymali to pismo i myślę, że nie chciałem sam odpowiadać na to pismo, bo uważam, że w imieniu Rady cała Rada powinna wiedzieć, jak to wygląda. Myślę, że i pan mecenas się ustosunkuje tutaj i te sprawy będą wyjaśnione, ale zanim do tego tematu dojdziemy, oddaję głos koledze Darkowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w imieniu swoim własnym, myślę w imieniu wszystkich mieszkańców Koszalek, chciałbym serdecznie podziękować radnym panu Wantowskiemu i panu Piotrowi Kamińskiemu za pomoc ofiarowaną przy budowie przystanku, panu Wantowskiemu Bogdanowi za gonty, które ofiarował i panu Piotrowi Kamińskiemu za deski i wkręty. Bardzo serdecznie dziękuję, na pewno to się wszystko przyda. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę. Bardzo proszę pan sołtys, myślę, że na temat właśnie ten, który przedstawiłem. Proszę Państwa, wniosek, który złożyłem, jest wnioskiem formalnym otwierającym mi procedurę Kodeksu Postępowania Administracyjnego do wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego w Olsztynie o stwierdzenie nieważności statutów. Z racji, że statuty są wszystkie rzucone w jedną uchwałę, powinny być, każda uchwała powinna być oddzielna do każdego statutu, więc jest to tylko, że tak powiem, pro forma, niezależnie od zajęcia stanowiska Rady, chyba że oczywiście Rada uwzględni, tak, ale znając matematyczne liczenie, wiem, że jest to nierealne, więc dla mnie to otwiera jak gdyby tylko procedurę do wszczęcia tutaj skargi do Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności tej uchwały z ustawą o samorządzie gminnym. Krótko tylko powiem, proszę Państwa, że czasy komuny się skończyły. Jesteśmy młodzi niektórzy, więc może nie pamiętamy tych czasów, ale ktoś, kto lubi historię, to na pewno pamięta. Natomiast dla mnie przeprowadzenie konsultacji społecznych, jakie zrobił pan wójt i również mieszkańcy, bo jest to poparte uchwałą zebrania wiejskiego, nie spełniają kryteriów normy prawa demokratycznego, żeby w taki sposób przeprowadzać konsultacje. To jest po prostu fikcja, taką jaką robiono w czasach komuny. Ale to z racji, że macie Państwo uzasadnienie, więc nie będę tutaj się jak gdyby rozwodził, bo oprócz tego dla mnie bardzo ważnym tematem, proszę Państwa, jest to, jak czytam, że Fundusz Sołecki funkcjonuje prawidłowo, pan wójt jest zadowolony. Ja oczywiście takich powodów do zadowolenia nie mam. W 2016 roku, proszę Państwa, Fundusz Sołecki dla wsi Gronowo wynosił 10 444,53 grosze. Wykonanie budżetu 5 123,47 zł, czyli matematycznie licząc 5321,06 zniknęło nam z budżetu. Zwróciłem się, proszę Państwa, oficjalnie pismem do wójta gminy Rybno. Do chwili obecnej brak odpowiedzi, mimo zapewnień pani sekretarza, takie odpowiedzi, jeżeli ktoś składa, otrzymuje. Ja do tej pory, proszę Państwa, nie otrzymałem. Więc ponawiam zapytanie, panie wójcie, co stało się, albo kto nam ukradł, nie wiem, kto może przeksięgował komuś innemu 5321,06 zł. Drugie moje pytanie jest, pan wójt złożył wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego. Przypomnę państwu, że przecież ten projekt uchwały o statusie sołectwa to wnosił pan wójt z panią sekretarz. I chyba zapomnieli, że w zasadzie nie muszą zwracać się do sołtysa o zwołanie zebrania wiejskiego. Może to robić wójt. I byłem trochę zaskoczony, że na 20 sołectw pan wójt chce się spotkać z mieszkańcami wsi Gronowo. Ja rozumiem, że mieszkańcy posiadają wiedzę prawną i z niej korzystają. I to dobrze, bo będzie okazja porozmawiać. Natomiast przypomnę panu, panie wójcie, że pan nie musi wcale do mnie się zwracać o zwołanie. Pan może to zrobić, ewentualnie pan radny Mederski również, bo taką władzę sobie przypisaliście, chociaż ona jest oderwana od rzeczywistości i dla mnie pod kątem i merytorycznym, i moralnym jest ohydna, bo jeżeli trzy osoby mogą zwoływać zebranie wiejskie w tej samej sprawie, to znaczy, że mamy do czynienia z taką parodią. Mi się kojarzą to parodie z filmami Barei.
trzy osoby mogą zwoływać zebranie wiejskie. No to jest oczywiście chore. I mam nadzieję, że sąd rozstrzygając to, weźmie to pod uwagę i przywróci nam normalność. To znaczy wtedy, kiedy sołtys rzeczywiście jest organem wykonawczym i on zwołuje na wniosek, tak jak było do tej pory i jest to utarte jak gdyby w tym małym samorządzie, że zawsze sołtys zwołuje zebrania na wniosek wójta i nie ma takiej możliwości, żeby sołtys nie zwołał, tak? Bo jest zapis jednoznaczny, taki był w poprzednim statucie, który należało zmienić, ale nie doprowadzając do takiego stanu, gdzie praktycznie każdy może czuć się sołtysem, natomiast odpowiadając za wszystko i tak odpowiada jeden człowiek, czyli ten właściwy sołtys. Także mam nadzieję, panie wójcie, że pan mi odpowie, co się stało z kwotą 5321,06. Ja, proszę państwa, również wystąpiłem z racji zakwestionowania przez sekretarza gminy tutaj wniosku sołeckiego odnośnie wskazania podstawy prawnej do legitymizacji swoich uprawnień. Do chwili obecnej, proszę państwa, a mija to już sporo czasu, nie ma. Czyli brakuje zarządzenia wójta w sprawie przekazania tychże uprawnień. Albo je trzeba spłodzić, że tak brzydko powiem kolokwialnie, bo ich nie ma, bo jeżeli ja przychodzę do urzędu, to ktoś, kto jest urzędnikiem, wyciąga mi dokument i mówi, panie sołtysie, proszę bardzo, może pan sobie zrobić ksero. Czekam, proszę państwa, czekam, jakby to było, ja nie wiem, jakaś sprawa Amber Gold, proszę państwa. Ileż można czekać? Przecież takie rzeczy to się załatwia od ręki, tak? Jest zarządzenie wójta o przekazaniu pewnych uprawnień, przychodzi sołtys czy ktokolwiek, wyciąga pani sekretarz, proszę bardzo, kserujemy dla pana, nie ma tematu, tak? Nie ma, proszę państwa, do chwili obecnej odpowiedzi. Jak również zapytałem się, co się stało z tymi pieniędzmi. Też nie ma, proszę państwa, odpowiedzi. Mamy uchwalać trzeci budżet sołecki. Skoro pierwszy jest niewykonany, drugi, proszę państwa, mimo że jest sierpień, jest niewykonany z racji podważenia przez sekretarza, nie przez wójta tegoż funduszu, też sprawa trafi do sądu administracyjnego, bo pewne rzeczy trzeba zacząć ukracać. Bo jeżeli się krytykowało poprzedniego wójta za łamanie prawa, to dzisiaj nie powinno się łamać go tak samo jak poprzednik. To są słowa Tomasza Węgrzowskiego, z którym kiedyś byliśmy razem, w sensie oczywiście pracy politycznej, tak? Bardzo długo byliśmy. I to Tomek Węgrzowski cały czas podkreślał. Ale dzisiaj, kiedy jest wójtem, zapomina o tym. To już jest niedobre, bo to było przed. Osiągnęliśmy, a właściwie osiągnąłem jako Tomasz Węgrzowski to, co chciałem, przejąłem władzę, i dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, być może młodzież to ogląda, ma to w dupie. Przepraszam za sformułowanie. Ale czasami trzeba takich określeń, żeby dotarło to do ludzi. I to jest nie w porządku. Mamy trzeci budżet. Mieszkańcy z racji, że zostali pozwani do prokuratury, proszę państwa, o czym nie wspominałem, żeby nie zarzucono mi utrudnianie śledztwa. Postępowanie zakończyło się umorzeniem przez prokuraturę. Na wniosek, jak dobrze domniemywam, panie wójcie, pana, sąd jak gdyby nakazał powtórzenie procedur. Czyli prokuratura nie dopatrzyła się tych, że jakiegoś przestępstwa, nie wiem, bo ja nie mam wglądu do tych, nie jestem osobą podejrzaną ani oskarżoną, chociaż ewidentnie wskazywano, kto ma być ofiarą tego. To mam być ja. Prokuratura odmówiła mi, żeby mógł sprawdzić te akta sprawy. Dlatego, tak już powtarzam, nie jestem ani podejrzanym, ani oskarżanym, chociaż tu prezydium, które siedzi, na pewno chciałoby usłyszeć, że sołtys jest winny może nawet większej zbrodni niż jakiekolwiek inne, które się działy. I do tej chwili, proszę państwa, przychodzą mieszkańcy na zebranie, nie podpisują się. I ja też jestem gorącym zwolennikiem, żeby wskazać takim ludziom jak wójt, który rzekomo posiada wykształcenie, nawet na pewno posiada wykształcenie wyższe, o tym, że prawo nie wskazuje na to, że mamy się podpisywać. Jeżeli wójt chciał zastraszyć mieszkańców wsi Gronowo, to mu się to nie udało, bo nadal mam poparcie. A ja oczywiście w każdej chwili nie muszę być sołtysem. Ja w przeciwieństwie do pana wójta, bo dla mnie to nie jest źródło dochodu żadne. Ale takie postępowanie, proszę państwa, gdzie krytykuje się poprzedniego wójta za arogancję, tak, za lekceważenie obywateli, dzisiaj to się robi w 1000% razy lepiej i bardziej doskonalej. Ale chyba nie o to chodziło, Tomku. Znamy się 20 lat. Pani sekretarz może jest zaskoczona. Pewnie znamy się dłużej niż pani z wójtem. Ale to nie jest istotne. Istotą było to, po co szliśmy na wybory. Szliśmy tylko po to, żeby pan Tomek wygrał wybory? Czy szliśmy po to, żeby było normalniej? Normalnie to znaczy, że każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli. Nie będzie wyśmiewany, bo pani sekretarz coś się nie podoba, tak? To trzeba coś tam powiedzieć, że nie zna prawa, tak? Nie znam, może nie znam.
Chwała Bogu, że Pani zna, bo Pani bierze kilkanaście tysięcy miesięcznie. Ja pobieram jako sołtys z diety za pracę społeczną, określoną w statucie, że to jest praca społeczna, tak? 395, czy teraz chyba 411, coś mi chyba podnieśli, nie wiem kiedy, ale widziałem jakaś tam różnica. Fakt, że nie podpisuję listy obecności. To jest mój znak protestu przeciwko działaniom wójta. To, co pan radny się pyta, 4 złote, czy ja pobieram? Nie pobieram, panie radny. Bo dla mnie honor i godność człowieka to jest najważniejsze. A pieniądze to jest rzecz nabyta. Dzisiaj są, jutro ich nie ma, a pojutrze znowu mogą być. Ale godność człowieka, czyli godne reprezentowanie swoich mieszkańców, to jest najważniejsze. Niezależnie od tego, jakie konsekwencje, że musimy jeździć po policji, tak, po prokuraturach, nie jest ważne. Ważne, że pracujemy zgodnie z prawem. I to jest najważniejsze, bo do tej pory pan wójt nie był w stanie mi udowodnić, chociaż bardzo by chciał, tak? Ale czy na tym polega demokracja? Że jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, to trzeba go po prostu posadzić do więzienia? To są czasy komunizmu. A przecież ja pamiętam, że Tomasz Węgrzynowski odżegnuje się od jakichkolwiek działań, które by mogły wskazywać, że pracował gdziekolwiek, tak? Ale jego działania, proszę państwa, z racji, że nie znam przeszłości pana Tomasza Węgrzynowskiego, jego działania dzisiaj dla mnie, jako osoby, która zna historię, to są podobne. Ale czy na tym to polega? Powiem szczerze, gdybym wiedział przed wyborami, że Tomek Węgrzynowski w taki sposób będzie podchodził do swojej pracy jako wójt, bo to jest służba. Ona się niczym nie różni od służby sołtysa, służby radnego. Jest oczywiście za większe pieniądze. Ale jeżeli jest dobrym menadżerem, proszę państwa, to nie mam nic przeciwko temu, żeby dobry menadżer, który zarządza gminą, bo jednak musi odpowiedni czas poświęcić, tak, żeby otrzymał dobre wynagrodzenie. Ale nie można tego traktować w kategoriach służby władzy absolutnej. To jest służba. Proste pytanie. Co stało się z pieniędzmi z Funduszu Sołeckiego? Do tej pory brak jest odpowiedzi. Ktoś dostał te pieniądze za nas? A może było potrzeba na drogę do Zwiniarza, na przykład zabrakło 5 tysięcy, więc ktoś padł na pomysł, nie wykonamy tego budżetu. Rada udzieliła absolutorium. Nie wiem, czy świadoma, czy nieświadoma, ale udzieliście państwo absolutorium, mimo że wójt nie wykonał budżetu. Waszego budżetu. To nie ja go uchwalałem, ten budżet gminy. Fundusz Sołecki został uchwalony przez Radę Gminy w Rybnie na kwotę 10 444,53 zł. Wstawione były okna w styczniu tego roku. Pamiętam sytuację, kiedy cały czas pani sekretarz podkreśla, wszystko jest na zasadzie przetargu lub zapytania ofertowego. Proszę państwa, w BIP-ie nigdy nie pojawiło się zapytanie odnośnie okien w Gronowie. Po co to mówię? Po to, żeby pokazać kłamstwa, proszę państwa. Jak się kłamie i manipuluje ludźmi. Bo ja nie widziałem tego. Może pani udowodni, pani sekretarz. Ale nie o to chodzi, proszę państwa. My, będąc służbą, powinniśmy współpracować. A takiej współpracy od strony Tomasza Węgrzowskiego nie widzę. Mało tego, proszę państwa, w styczniu czy w lutym zgłosiłem wniosek ustny do protokołu. Czy zaprotokowany jest? Nie wiem. Bo ja nie oceniam merytorycznie tych pracowników. W świetlicy leci nam woda po instalacji. Do chwili obecnej mamy sierpień, proszę państwa, nie było nikogo, nie ma pieniędzy na to, żeby zrobić świetlicę wiejską w Gronowie. Nie ma pieniędzy. Ale pieniądze poszły 100 tysięcy dzięki wspaniałości naszym radnym do Zwiniarza. I bardzo dobrze. Dzielmy się tym, czym mamy. Szkoda tylko, że zapominamy o swoich mieszkańcach, tak? Następne pieniądze przekażemy do Ostródy, do powiatu ostródzkiego, tak? Poprosiłem o przyjazd, żeby sprawdzić drogę. Droga jest nieprzejezdna dla dzieci, które jeżdżą do szkoły w Gronowie. Nie ma nikogo, nie ma pieniędzy. Bo to, że pracownik to przyjedzie, tak. Tylko co z tego, jak nie ma pieniędzy? Nie mówi się tego głośno, bo urzędnik nie ma prawa powiedzieć, że nie ma pieniędzy. Ale tych pieniędzy nie ma. Bo jeżeli są pieniądze, to przyjeżdża, ustalamy, tak? W jaki sposób możemy naprawić tą drogę? Ale nie ma pieniędzy. Ale 2,5 miliona bierzemy kredytu. No dobrze, jeżeli są potrzebne. Mówi pan wójt o inwestycjach w Gronowie. Proszę państwa, gdyby nie mieszkańcy Gronowa i uchwała podjęta na zebraniu, to dzisiaj byśmy nie mieli tej drogi powiatowej do Gronowa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie urzędnicy odpowiedzialni za strategię rozwoju przez 2 lata nawet nie mieli ochoty się tym zająć. I gdyby nie uchwała zebrania wiejskiego o podjęciu o planie podjęcia uchwały o planie odnowy wsi Gronowo, byśmy nie dostali tych pieniędzy, właściwie powiat by nie dostał tych pieniędzy, bo było do wyboru albo strategia rozwoju, której nie posiadaliśmy, albo plan odnowy wsi, panie wójcie. Pan kiwał głową, że nie. A ja mam takie informacje. Pismo starosty, że nie ma planu, więc bez tego nie zrobimy. Albo strategia rozwoju gminy, której nie mieliśmy wtedy, albo plan odnowy wsi. Ale to nie jest istotne. Ważne jest, że chcemy współpracować i współpracujemy. Ale tej współpracy nie ma po stronie wójta. Pomijam radnych, którzy nie tak dawno jeszcze śmieli się z poprzednich radnych. Radni bezradni. Maszynki do głosowania.
a dzisiaj są takimi samymi maszynkami. Więc zanim się rzuci jakiekolwiek hasło, to trzeba pomyśleć na przyszłość. Czy nie będę radnym i nie będę robił to samo, co poprzednik, którego krytykowałem. Bo przypominam, to jest służba dla nas wszystkich. I chciałbym, żeby mieszkańcy nas wszystkich rozliczyli uczciwie. Gorzej, jeżeli te pieniądze są dla kogoś źródłem utrzymania, no to wtedy jest, może być wielki płacz. Bo dla mnie jako sołtysa nie są i w każdej chwili nie muszę być sołtysem. Taka jest wola moich mieszkańców, których szanuję. Mogę się z nimi nie zgadzać, bo nie zawsze się zgadzam. Ale muszę ich szanować, bo to oni mnie wybrali i oni są moim pracodawcą, w sensie oczywiście takim kolokwialnym użyciu, a nie wójt. Mam nadzieję, panie wójcie, że pan to zrozumie, bo w przyszłym roku są wybory. Dziękuję. Dziękuję panu sołtysowi. Bardzo proszę, dyskusja otwarta. Kto z państwa? Bardzo proszę, kolega Waldek. Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałem zadać pytanie do pana wójta czy pani sekretarz. Wczoraj poruszyłem sprawę odnośnie szamp w Tuczkach i tam jest takie, chciałbym, żeby ta sprawa była wyjaśniona, bo jedno się okazało, że jest te szambo, należy do właściciela, właścicielem jest gmina, a wcześniej takiej wiedzy urzędnicy nie mieli. Na prośbę mnie sprawdził pan Żyłka i okazało się, że jedno jest, odpowiada za to gmina i chciałbym, żeby się gmina po prostu przyjrzała, bo mieszkańcy, rozmawiałem z mieszkańcami, opinie są różne, czy zasypywać, nie zasypywać, ale ja chcę wykonać swoje zadanie, żeby później nie było, że zaniedbałem jakieś sprawy, że się zawalił i coś, jakaś katastrofa zostanie, no to po prostu chciałbym, żeby gmina się zajęła tą sprawą, bo tych szamp naliczyłem 5. A które tam odpowiada gmina, za które odpowiadają mieszkańcy, no to chciałbym, żeby to profesjonalnie zajęła się gmina. A następną... Słucham? Dobrze. A następną sprawę mam... Teraz ostatnio odbieraliśmy drogę na Grabacz i były takie niedomówienia i chciałbym, żeby było na przykład... Chodzi mi o odbiór dróg i podbudowę tak zwaną. Jak ktoś technicznie to wie, o co chodzi. Dla mnie to są bardzo duże pieniądze, to jest podstawa, to jest serce drogi. I chciałbym, żeby po prostu jako radny, czy sołtys, czy urzędnik z gminy był przy odbiorze tej warstwy, czy później co jest na asfalt, jest jeden asfalt i później ścieralny, drugi warstwa. Żeby to nie było tak, że odbieramy drogę i przebiegniemy się po drodze i później wszystko ładnie wygląda jak na widokówce. Ja po prostu, teraz będzie inwestycja w Tuczkach i chciałbym jako radny wiedzieć, kiedy będzie odbiór. Nie tak jak ostatnio było, że ktoś odbierał, znaczy ktoś, no urzędnik. No i po prostu mówił, że bierze na siebie. Ja wiem, że podpisuję, ale ja nie chcę słuchać później mieszkańców, że każdy mnie zaczepia, że później są piasek niesypany, a powinno być kruszywo. Chodzi mi głównie o podbudowę. Jeżeli jest taka możliwość, to chciałbym z tej możliwości skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze. Bardzo proszę, pan wójt. Szamba. Nie, dobrze, bardzo dobrą pracę tu pan radny wykonał. No sami mieszkańcy, pani sołtys, niech zdecydują, co chcą. Czy chcą tam, żeby była magazynowana deszczówka, czy mamy to zasypać. I ja ze swojej strony sprawdzę, jaki jest stan tego szamba, czy ono się tam nie zawali, bo tak w szczuplinach mamy w stanie opłakanym i musimy je zasypać dla bezpieczeństwa ludzi. Szamba, jeżeli są na terenie prywatnym, no to jest zmartwienie osób, które, na których terenie to jest, więc to już gmina nie może, bo to jest złamanie, to jest dyscyplina finansów publicznych dla mnie. Pan jeszcze poruszył sprawę, panie radny, odbiorów. Proszę zwrócić uwagę, że robimy to bardzo transparentnie, czyli na etapie koncepcyjnym, na etapie projektowym, sołtys, radny, wszyscy są proszeni o uczestnictwo w tych pracach. Tak samo, jeżeli chodzi o moment podpisania umowy, również zapraszamy sołtysa, również zapraszamy radnego i osoby chętne. Po to zapraszamy te osoby na te spotkanie w momencie podpisania umowy z wykonawcą danej inwestycji, żeby te osoby otrzymały harmonogram prac. W tym harmonogramie prac jest określone, w których momentach cyklu produkcyjnego
pewne elementy będą wykonywane. I jak najbardziej może pan to kontrolować. Ostatnio, nie wiem, czy pan był przy tych, na pewno był pan zapraszany, nie wiem, czy pan był, harmonogramy przekazywaliśmy. Tak samo, jeżeli jest odbiór techniczny, są zapraszani, właśnie sołtys, radny, tego bezwzględnie pilnuje. Dodatkowym zabezpieczeniem, jeżeli chodzi o te inwestycje, które realizujemy, to jest to, że dajemy gwarancję, znaczy z umowy wynika 5-letnia gwarancja. Więc to jest to bardzo, bardzo długo, jeżeli się cokolwiek w tych naszych inwestycjach realizowanych pojawiło, no to wykonawca musi to naprawić. A tu zachęcam tym bardziej, bo przy tym ostatnio, przy tym podpisywaniu umów z wykonawcą na robienie dróg w Koszelewach i w Tuczkach, pana nie było, nie wiem, gdzie harmonogram dawaliśmy, z Koszelew, nie wiem, był chyba pan sołtys, nie wiem, czy był pan radny, możemy to w protokolach sprawdzić, ale zawsze zapraszamy sołtysa, radnego i zawsze oprócz protokołu przekazania gruntu pod inwestycje, sołtys radny otrzymuje harmonogram prac. I w tym harmonogramie prac są te wszystkie rzeczy, które są zaplanowane w inwestycji wymienione i można i sołtys i radny kontrolować. Ponadto gmina, tak jak to wymaga prawo, musi zatrudnić inspektora nadzoru, który w imieniu gminy jest fachowcem i pilnuje tą inwestycję pod odpowiedzialnością karną. Jeżeli on by czegoś zaniedbał, to są poważne konsekwencje dla niego. Czyli jeżeli by nie dopilnował w imieniu inwestora wykonania tej inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną. Ja tylko zachęcam, że jeżeli państwo macie uwagi, to proszę samemu być czystym, czyli przychodzić na te wszystkie zaproszenia, które jesteście powiadamiani i uczestniczcie w tym. No, bycie radnym, bycie sołtysem, no to jednak wymaga czasu. Wymaga czasu. Trzeba się poświęcić dla ludzi. Bezwzględnie tego myślę, że wszyscy oczekują. Myślę, że się powoli tego uczymy. Akurat jeżeli chodzi o pana Reszkę, to on dużo robi dla społeczności, angażuje się, ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o drogi na Tuczki, to nie było pana, że ten harmonogram tu przekazanie tej inwestycji ostatniej. Proszę być spokojnym, mamy dobrego inspektora nadzoru, bardzo rygorystycznego i pilnuje te prace, które są robione. Akurat ten inspektor, wiem, któż to jest, więc jest to dopilnowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Kolejno poproszę pan Waldemar, później pan sołtys Henryk Wiśniewski i pan sołtys Gronuba. Ja woli sprostowania. Panie wójcie, nie wiem, ostatnio to byłem na podpisanie tej umów, co były z pan sołtys z Koszelew. Nie wiem, o jaki może wcześniejszy panu chodzi, bo teraz ostatnio byłem. No nie wiem, może pan potwierdzić, pan sołtys z Koszelew i sołtyska na Stuczek, no to nie dostałem. No to właśnie było tutaj w sali konferencyjnej było spotkanie i był właśnie pan sołtys z Koszelew, radnego z Koszelew nie było, a radny Stuczek i pani sołtys Stuczek była. No. Bardzo proszę. Przepraszam. Wiecie, naprawdę mamy gminę w budowie. Tych inwestycji jest tyle. Właśnie nie ma dnia, żebyśmy jakiś... Może rzeczywiście pan był. Może. Nie, sprawdzimy. Są protokoły do dokumentów. Harmonogram proszę wziąć. Harmonogram zawsze jest częścią przekazania inwestycji. Naprawdę nie ma dnia, żeby nie było podpisania umowy, podpisania czy odbiorów. Codziennie coś się dzieje i przewijanie, i rzeczywiście angażujemy tu ogrom sołtysów i mają pracy dużo, czy radnych. Nawet żeśmy się na dzisiejszą sesję troszeczkę spóźnili, bo i radny pan Czesław Mederski i sołtys z Rybna dokonywaliśmy odbioru i tam pewnych korekt związanych z drogą zarybińską. Codziennie to jest, to przepraszam. Kolejna dla mnie nauczka, sięgnijmy do dokumentów. I sprawdzimy, czy pan był jeszcze przy tych rzeczach, żeby się upewnić, bo i będziemy mieli jasność sytuacji. A po harmonogram proszę zejść. W ogóle zachęcam wszystkich, bierzcie te harmonogramy, oprócz tych protokołów przekazania gruntów, to jeszcze harmonogram inwestycji. No wtedy będzie można na bieżąco sprawdzać, co się gdzie dzieje. Dziękuję panu wójtowi. Myślę, panie wójcie, że kolega Waldek, jak mówi, że był, to już... Bardzo proszę, pan sołtys z Rybna, pan Henryk Wiśniewski.
Panie Wójcie, ja chciałbym do pana w ogóle się spytać, bo pan wspomniał, żeśmy się spóźnili, byliśmy na odbiorze. Mam problem z podpisaniem protokołu, bo okazało się, że nie mogę wnieść poprawek swoich uwag, gdzie byliśmy przy tej drodze. Nie wiem, jeśli nie będę mógł wnieść uwag, to tego protokołu raczej nie podpiszę. A są poważne problemy, bo jeśli droga była budowana, a dwie posesje będą notorycznie zalewane, to jak to można podpisać? Ja tego nie rozumiem. Pan mówił, że mam swoje rozwiązania. Przecież wcześniej mnie się nikt nie pytał. Tak samo pan mówił, że to jest projekt z 2008 tamtej rady. No to jak był niedobry, to nie trzeba go w ogóle było brać. A dzisiaj no to tak wygląda trochę nieciekawie, panie wójcie. Także rozmawiałem i ja nie mogę żadnych uwag wnieść do protokołu, to raczej tego nie podpiszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sołtysowi. Pan wójt od razu, bardzo proszę. Proszę państwa, można oczywiście protokołu nie podpisać. Myślę, że uwagi do protokołu można wnieść, można nie podpisać. Pana prawo. Na pewno będę na każde odbiory pana zapisywał. Jeżeli wnosi pan uwagi, będą słuszne. Firma nie dostanie zapłacone, inwestycja nie zostanie odebrana. Robiliśmy tą inwestycję według dokumentacji, którą uznałem, że jest dobra. To jest ta dokumentacja, którą tu jak mi zwrócił kiedyś pan Piotr Gurgielewicz, to rzeczywiście żeśmy zastali, gdzie poprzedni wójt, poprzednia rada przygotowała i według tego zrobiliśmy. Dla mnie jest ona właściwa i dobra, bo inaczej bym nie zgodził się na to, żeby robić tą drogę. Przy inwestycjach liniowych, proszę państwa, trudno jest ustrzec się, żeby wszystko pasowało. Zawsze gdzieś komuś uszkodzimy płot, uszkodzimy, słuchajcie, jakieś elementy infrastruktury, które dla kogoś były ważne, są ważne. Te uwagi, które pan wnosił, to proszę, aby tam były w tym protokole. Proszę oczywiście, jeżeli uzna pan, że nie, to jak najbardziej. To jest normalne. I o to chodzi, żeby właśnie taka była rola, jak tutaj dzisiaj pana sołtysa punktował, tak jak żeśmy odbierali te wejście do gminy, gdzie właśnie pan sołtys z racji tego, że ma doświadczenie jako dekarz, zasugerował, żeby tam polać wodę, zobaczyć jak się woda zachowuje. O to chodzi. Bardzo dobrze. Trzeba pilnować dobra publicznego. O takie zachowania mi chodzi. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, pan Myrzykowski. Ja muszę powiedzieć państwu, że mam trochę mniej chyba szczęścia jako sołtys, bo do tej pory nie otrzymałem nigdy harmonogramu prac w miejscowości Gronowo. Druga sprawa, jeszcze wrócę. Ja zwróciłem się tutaj do pani Małgosi Piórkowskiej, która była protokolantem zebrania wiejskiego zwanego przez wójta gminy Rybno w Gronowie. Poprosiłem o kserokopię protokołu oraz podjętych tam uchwał, żeby mógł numerować kolejne uchwały zgodnie oczywiście z wytycznymi pana wójta. Nie otrzymałem je. Pani Małgosia Piórkowska zadzwoniła do pani sekretarz. Pani sekretarz odpowiedziała wprost. Jeżeli sołtys nie podpisze protokołu zebrania, w żadnym wypadku nie otrzyma kopii protokołu ani tych uchwał, które tam zostały podjęte. No rzecz kuriozalna, proszę państwa, bo jak ja mam numerować kolejne uchwały, nie mając dostępu do poprzednich, jaka jest numeracja, tak? Czy w ogóle były podjęte jakiekolwiek uchwały? I znowu pan wójt powie, no znowu jest winny sołtys, bo nie numeruje te uchwały według kolejności. A ja nie mam dostępu, prawdopodobnie, nie wiem, to chyba jakaś afera Ambergold, że sołtys nie może otrzymać protokołu, panie wójcie. To są słowa pani sekretarz, żeby nie było oczywiście, że ja wymyślam, bo to przekazałem pani Małgosia Piórkowska, gdzie stałem przy telefonie i słyszałem to, co pani sekretarz mówiła. Więc o jakiej transparentności my mówimy? O tym, że ja nie mam prawa wglądu do zebrania wiejskiego w Gronowie? No jakbyście mogli, to może na Sybir byście mnie wywieźli. Chociaż tam też podejrzewam, jakiś samorząd istnieje, to może bym się załapał tam. Ale wracając już, proszę państwa, zadałem pytanie i nie ma odpowiedzi, więc z racji, że nie tylko mieszkańcy wsi Gronowo, ale również mieszkańcy gminy domagają się ode mnie bycia konsekwentnym. Czyli jeżeli zadaję pytania, to prosiłbym, panie przewodniczący, żeby odpowiadali ci ludzie. Bo uważam, że jestem konsekwentny. Zadajesz pytania, pytania trudne chyba dla tej władzy, ale bardzo istotne dla nas i tego nie oczekuję, żeby były odpowiedzi. Ja oczekuję cały czas. I panie przewodniczący, niech pan, nie wiem, w jakiś sposób zmusi wójta do odpowiedzi. Przecież zadaję proste pytanie. Co się stało,
z kwotą 5321,06 zł z naszego funduszu za rok 2016. Czy to jest taka trudna odpowiedź? Uważam, że to jest bardzo prosta. Pani skarbnik, no pani to chyba najlepiej wie, co się stało, gdzie pani przeksięgowała te nasze pieniądze. Nie pani przeksięgowała. No to znaczy, że ktoś się ukradł, proszę państwa. No to trzeba zgłosić do prokuratury. No to jest kpina. Zadaję pytanie, gdzie są pieniądze z Funduszu Sołeckiego? Odpowiedzi brak. To może radni odpowiedzą za władzę naszą. Bo ja nie wiem, w jaki sposób mogę zmusić. Rada może zmusić wójta, wnioskując o nieudzielenie absolutorium. Bo to chyba nie jest normalne, proszę państwa, że jeżeli mamy budżet, budżet jest niewykonany i pytam się, dlaczego, tak? Nie wiem, Putin coś tam zrobił, czy tam Trump może przyjechał do Polski i coś tam się stało. Oczekuję prostej odpowiedzi. Gdzie jest reszta pieniędzy? Zwróciłem się również na piśmie. Też nie mam odpowiedzi. Jaki to jest problem? No coś się stało z tymi pieniędzmi. No widzę, że pan wójt się tutaj jednak zreflektuje i może nam po prostu powie, co stało się. No nie ma. To były te okna, panie wójcie. To już panu podpowiem, że pan może długo nie szukał i nie chce przeciągać tej sesji. To były okna, które nie zostały zrobione. I ja cały czas byłem i jestem do dyspozycji wójta, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Ale tylko moja dobra wola, proszę państwa, to jest za mało. Do tanga trzeba dwojga. Nawet jeżeli ktoś nie umie tańczyć, to i tak potrzeba dwojga. Więc będę domagał się wyjaśnień w tej kwestii, co jeżeli chodzi o dalsze procedury, to będę rozważał, tak? Czy złamano tutaj prawo i idąc śladem za jak gdyby tutaj głównym włodarzem tej gminy, czy nie skierować sprawy do prokuratury o weryfikację tego, tak? Dlaczego budżet nie został wykonany? No musi być jakaś przyczyna, tak? No pani skarbnik się śmieje. Dla pani skarbnik to jest oczywiście wielki ubaw, ale dla moich mieszkańców nie, pani skarbnik. Bo to jest 5 tysięcy, które wyście nie zrobili. Dla nas jest bardzo dużo. Bo do tej pory, pani jest skarbnikiem bardzo długo, pani skarbnik, do tej pory w Gronowie nic nie robiliście. My bardzo, powiem szczerze, liczyliśmy na te zmiany, na taką dobrą zmianę wójta Węgrzowskiego, że coś zacznie nam robić. Nie, pan wójt nie. Pan wójt nie wspomaga mieszkańców. Jedne pieniądze, które wydał na budowę tej przebudowę drogi w Gronowie, ale przypomnę może państwu, że przy tej drodze mieszka pan wójt. Nie oszukujmy się. Więc jakieś tam, że tak powiem, może chyba łaski nam nie robił, tak? Więc jeżeli mieszka tam, zrobił tą drogę, jestem bardzo zadowolony, nawet jeżeli pan wójt tam mieszka przy tym, tak? Najważniejsze jest, proszę państwa, żeby mieszkańcy mogli po prostu poruszać się tą drogą w sposób bezpieczny. Nie wiem, no trwają konsultacje społeczne, to może jednak ktoś się zdecyduje odpowiedzieć, panie wójcie. Co się stało z tymi pieniędzmi? Dziękuję. Dziękuję, panie sołtysie. Ja może odpowiem. Panie sołtysie, nie wiem, jakie mam możliwości zmuszenia kogoś do odpowiedzi. Nie mam możliwości, mogę prowadzić sesję, mogę udzielić głosu bądź nie udzielić, natomiast nie mam możliwości zmuszenia kogoś do takiej czy innej odpowiedzi. Są formy prawne, zresztą pan dobrze o tym wie, że można występować pisemnie i na pismo są odpowiednie terminy, na których, w których należałoby instytucje urzędowe powinny odpowiedzieć. Bo ja myślę, że jestem dość liberalny i udzielam każdemu głosu i czekam, żeby każdemu odpowiedziano. Natomiast nie mogę zmusić. To nie czuję się mocny, to trzeba zmienić przewodniczącego, bo ja akurat nie jestem dyktatorem, który nakaże komukolwiek, że ma udzielić odpowiedzi na to czy inne pytanie. Ja zadam tylko jedno pytanie, jak się mam ustosunkować do pisma, które przypłynęło do na biuro rady i to ja muszę się pod tym podpisać i chciałbym znać stanowisko pana mecenasa, jaką udzielić odpowiedź prawno, bo ja nie będę rozstrzygał. To są sądy, inne instytucje do rozstrzygania, czy było prawnie, czy nieprawnie. I jeżeli będę miał pismo do podpisania, a będzie pieczątka pana mecenasa, że tak, zgodnie z prawem, tak się należy panu sołtysowi odpowiedzieć, to takie pismo podpiszę. Ale chciałbym wiedzieć, dlatego nie wrzuciłem tego
Od razu nie podpisywałem, nie dawałem odpowiedzi, bo był termin jeszcze zachowany i chciałem, żeby Rada również, Radni, żeby ten dokument przysłany przez Pana, żeby widzieli i jaka będzie decyzja, odpowiedź. Jeżeli nasz Pan mecenas ułoży pismo, odpowiedź dla Pana zgodnie z procedurami, jak to ma wyglądać, ja takie podpiszę. Dziękuję, nie będę więcej zabierał czasu. Bardzo proszę, dyskusja otwarta. Kto? Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Pan Sołtys nas cały czas tutaj, nie wiem, żeby nie powiedzieć, atakuje, nachodzi, pyta i dąży do tego, żeby ktoś, nie wiem, użył jakiegoś niecenzurowanego słowa, których sam używa. Ja chciałabym powiedzieć i zauważcie Państwo, że chyba nie ma wśród i radni to potwierdzą kłopotów i problemów z innym sołectwem, tylko u Pana we wsi, z Panem Mężykowskim we wsi Gronowo. Jeśli chodzi o budżet, do którego Pan tak bardzo docieka, to spokojnie. My żeśmy na swoje konta tych pieniędzy nie przelali. To może o to być Pan spokojny. Na zasadzie konstrukcji budżetu dobrze Pan wie, że dochody muszą być po jednej stronie, żeby zrealizować wydatki. Jeśli są dochody wyższe, a wydatki niższe, mamy na koniec roku nadwyżkę budżetową. W ogólnym ujęciu musimy patrzeć, żeby nie przekroczyć planu dochodów. Jeśli Pan planu wydatków w stosunku do dochodów, jeśli w Pana sytuacji były to wydatki inwestycyjne, tak jak Pan sam słyszy, w następnym roku były okna wmontowane i to już nie dotyczyło Pana, czyli w tym roku nie dotyczyło to Pana budżetu Funduszu Sołeckiego, więc proszę przyjąć to, że po prostu został plan wydatków Pana sołectwa i na tym sprawa się u Pana w sołectwie kończy. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Bardzo proszę, Pan Sołtys Henryk Wiśniewski. Ja w sprawie funduszu, bo po prostu jak fundusz powstawał, to zawsze na szkoleniach było mówione, że jak sołectwo nie zrealizuje funduszu, to pieniądze po prostu przepadają i do konta sołectwa na konto gminy. Tak to zawsze rozumiałem. To jeśli tu w sołectwie Gronowo niezrealizowany w danym roku inwestycji, to znaczy, że poszło do budżetu gminy Rybno. Tak ja to rozumiem po prostu. Takie były szkolenia. No, dziękuję bardzo. Dziękuję panu sołtysowi. Może kolejno pan Czesław Mederski, później kolega Darek. Dziękuję panie przewodniczący, panie wójcie. Ja chcę odpowiedzieć sołtysowi na pytanie, bo co sołtys występuje, zawsze kogoś atakuje, a przeważnie mnie. Panie sołtysie, ja nie będę konsultował z panem, jak ja mam głosować. A może ja będę uchwał i brał i do pana będę jeździł i pan mi powie, głosować czy nie głosować. Po pierwsze. A po drugie, kto atakował starą władzę, to pan. Pan przybił na kopaniarze i jeszcze u kolegi na podwórku. I co kolega panu powiedział? Bardzo brzydkie słowo o panu. Tak się nie robi, panie kolego. Atakować pana sprawę nawet, też mówił, że założył, bo pana na podatkach oszukali. Tak była władza robiła. A teraz pan atakujesz wójta albo kogoś innego? Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak słucham tu tego wszystkiego, to wydaje się, jak się słucha wypowiedzi pana Mężykowskiego, że ta gmina to naprawdę no, nie rządem stoi. Jest bardzo źle. Tylko z drugiej strony sołectw mamy 20, w 19
Oczywiście, ja nie mówię, że nie ma problemów. Zawsze są jakieś problemy, jakieś niejasności, jakieś niedociągnięcia, ale wszystkie te zostają wyjaśniane. Okazuje się, że wszystkie inne sołectwa potrafią zrealizować budżet Funduszu Sołeckiego w 90-kilku procentach, czy nawet w 100%. Jedno jedyne sołectwo, Gronowo, ma problemy. No nie wiem, z czego to wynika, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że to dotyczy naprawdę tylko jednego sołectwa, bo ten obraz, który pan przedstawia, to tak jakby w całej gminie tragedia była. I ja się dziwię, że pan jeszcze tego do prokuratury nie zgłosił. Dziękuję. Dziękuję, koledze. Bardzo proszę, pan sołtys Mierzykowski. Chciałem, żeby było krótko, ale skoro jestem wywołany. Panie wiceprzewodniczący Tara, za Fundusz Sołecki to nie odpowiada sołtys. Wystarczy przeczytać, ale ze zrozumieniem. Za realizację Funduszu Sołeckiego odpowiada wójt. My jako mieszkańcy podejmujemy uchwałę i proszę mi wskazać, że nie było uchwały do tej kwoty 5321,06. Bo tylko w ten sposób, panie wiceprzewodniczący, możemy odpowiadać. Twierdzenia, że są problemy ze mną, wie pan, no to jest pana stwierdzenie. Przede wszystkim wynika to z nieznajomości przepisów prawa. Ale ja nie będę pana uczył na sesji, kto wykonuje budżet i za co odpowiada. Jeżeli mi pan wskaże, że uchwały, że nie podjęliśmy żadnej uchwały, i te pieniądze przepadły, to wtedy powiem tak, to rzeczywiście jest nasza wina. Ale ja panu przypomnę, że myśmy taką uchwałę podjęli. Natomiast ustawa Funduszu Sołeckiego mówi jasno i wyraźnie, to wójt realizuje, nie sołtys. Jakby pan żył jeszcze w jakichś innych czasach. Wie pan, ludzie są świadni, może pan opowiadać bajki, że sołtys odpowiada za wykonanie Funduszu Sołeckiego. Tylko, że akurat, wie pan, no to jest poważna sprawa, pomawianie kogoś, tak? Bo ja, tak jak pan wójt czasami pisze, czuję się pomówiony, że mimo, że nie posiadam zdolności do czynności prawnych jako sołtys, o czym pan dobrze wie, więc nie mogę ani zrobić zapytania, ani wykonać budżetu. Więc pan mnie pomawia. Ja czuję się pomawiany o coś, co ustawodawca nie dał mi takich uprawnień. A jeżeli pan uważa, że dał mi takie uprawnienia i że ja mogę ogłosić przetarg, no to rzeczywiście należałoby zgłosić do prokuratury, bo przypomnę panu, że również podobnie jak pan, jestem funkcjonariuszem publicznym i z mocy prawa podlegam ochronie prawnej, również w sprawie pomówień. Bo nie dotyczy to mojej osoby prywatnej, jako Mirosława Mężykowskiego, ale dotyczy to funkcji pełnionej społecznie z wyboru, jako sołtys wsi Gronowo. Więc jeżeli będzie pan wiecznie powtarzał, że ja odpowiadam za niewykonanie tego Funduszu Sołeckiego, to rzeczywiście złożę doniesienie do prokuratury i będziemy musieli to rozstrzygnąć w sądzie. Bo dla mnie to jest chora sytuacja, panie wiceprzewodniczący, jeżeli pan nie rozróżnia pewnych rzeczy. Obowiązkiem sołtysa, przypomnę panu bardzo w skrócie, żeby nie przedłużać tej sesji, jest zwołanie zebrania wiejskiego, przygotowanie projektów uchwał i dostarczenie wraz z wnioskiem do wójta gminy Rybno. Na tym kończy się rola sołtysa. I proponuję, żeby pan przy najbliższej okazji wrócił do czytania, ale ze zrozumieniem. Co do tutaj mojego przedmówcy, pana radnego Mederskiego, ja nie wiem, o jakich podatkach pan mówił, natomiast rzeczywiście zgłosiłem Tomkowi Węgrzowskiemu, jak został wójtem, iż ciągnie się sprawa w sądzie administracyjnym, którą to gmina przegrała, skąd inną przegrała i rzeczywiście wypłacono nam tam kwotę 5000, z tego co pamiętam. Więc to była sprawa już za czasu poprzedniego wójta, pana Edmunda Ligmana. Oczywiście nie zgadzałem się ze stylem rządzenia poprzedniego wójta, o czym nie ukrywałem, panie radny Mederski. Natomiast sprawa toczyła się administracyjnie. I tą sprawę zgłosiłem panu wójtowi obecnemu, że jest taka sprawa. Wójt mówił, że się przyjrzy. Oczywiście się nie przyjrzał. Dla mnie bez znaczenia. Sąd przyznał nam rację. Rzeczywiście taka sprawa miała w sądzie administracyjnym. Więc jak pan coś mówi, panie Mederski, to dobrze, jakby pan jakoś tak sprecyzował, bo na pewno nie chodziło o żadne podatki. Natomiast rzeczywiście gmina przegrała. No, wynikało to z nieznajomości przepisów prawa przez urzędników. To tylko z tego względu. To ja nie mam jakichś układów w sądzie, że pojadę i raptem wygrywam sprawę. No, to po prostu wynikało z oczywistego niedoczytania ze zrozumieniem. Tak jak tu mamy w przypadku do czynienia z panem wiceprzewodniczącym, który mówi, że sołtys odpowiada za realizację funduszu. No to tak jakby po prostu czytał i nie rozumiał, co czyta, tak? Bo to, co należy do mnie, to przedstawiłem, tak? O tym mówi ustawa, a nie własne, prywatne jakieś prawo, które tam sobie jakaś koalicja może tworzyć, tak? Więc wrócę jeszcze po raz kolejny. No nie odpowiedzieliście mi tutaj. Pani skarbnik mówi, że tych pieniędzy nie ma. Ale jak to nie ma? No to jakieś wydatki, bardzo tak dalej. Bardzo proszę o spokój. Konkretnie, co się stało? Co pani kupiła w roku 2016 roku za kwotę 5321,06? Mówiła pani, że pani nie przelała sobie na konto, ani tutaj wójtowi.
No to ja mówię, Boże, może mi przeleli te pieniądze. No kpiny pani se robi. Nie nachodzę. Zapytałem się pani wczoraj na korytarzu. Pani skarbnik, co stało się z naszymi pieniędzmi? Jeżeli pani uważa to za nachodzenie, no to ja nie wiem, to piszę na piśmie, gmina nie odpowiada, zadaję pytania, to jest nachodzenie, nękanie. No dobrze, że pani jeszcze nie powiedziała, że groźby karalne stosuje może jakieś tam. No widzi pani, to jest właśnie ta praca i dlatego nie zgadzałem się, bo pani była również skarbnikiem za czasów byłego wójta, którego ten wójt tak krytykował. Nie zmieniła się pani mentalność. Pamiętam jeszcze panią, kiedy byłem rzecznikiem prasowym zarządu gminy Rybno za pana Marka Dzienkowskiego. Ceniłem i cenię sobie pracę większości urzędników gminy. Naprawdę to są ludzie na odpowiednim poziomie, którzy chcą współpracować. Pamiętam, jak pracowali wcześniej. I nie mam do nich pretensji, że no, wpływ odgórny wójta jest taki, jaki jest i muszę się do niego dostosować. Ale chyba jakiegoś takiego ludzkiego uczucia to nie brakuje. Nie powinno brakować. Natomiast ja mam prawo zadać i będę zadawał pytania, czy pani się podoba, czy nie. No chyba, że wójt nie jakoś tam załatwi, że nie będę mógł tu przychodzić, tak? No to wtedy nie będę, ale dopóki będę sołtysem, to będę starał się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. I próby wciskania, że sołtys jest winien za te 5 tysięcy, które wyście nie zrobili, no to rzeczywiście to trzeba, tak jak tu pan wiceprzewodniczący Tara wspomniał, zgłosić sprawę do prokuratury, bo to jest pomawianie funkcjonariusza publicznego o przekroczenie swoich uprawnień, których nikt mi takich nie nadał. Bo ja nie mam możliwości ogłoszenia przetargu, tak? Czy mam, pani skarbnik, mam możliwość ogłoszenia przetargu albo zapytania ofertowego? Niech pani powie. Pani skarbnik, no proszę pani odpowiedź. Czy mam, czy nie? Niech pani kiwnie głową chociaż. No widzicie państwo, to jest odpowiedź, niech skończy. Nie mam możliwości, nie mam żadnych pieniędzy, proszę państwa, jako sołtys, ani żaden 19 innych sołtysów nie ma takich pieniędzy. Co się stało, że nie wykonano? Nie wiem, bo nikt tego nie powiedział, mimo składanych pism, mimo zapytań, które kieruję również ustnie, nikt mi na to nie odpowiedział. No to sprawa jest dla prokuratury chyba. Dziękuję panu sołtysowi. Kolejno pierwszy kolega Tara. Później pani sekretarz, później sołtys z Grona. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no pan, panie sołtysie, to akurat mnie nie będzie uczył czytać ze zrozumieniem. Na pewno. Może pan uważać, że ja nie czytam ze zrozumieniem, ja mam zupełnie inne zdanie. Natomiast nie wiem, dlaczego użył pan słów, że ja mówię, że sołtys odpowiada za realizację sołeckiego funduszu. Ja takich słów nie użyłem, proszę pana. I niech pan słucha ze zrozumieniem. Dziękuję. Dziękuję koledze. Pani sekretarz, bardzo proszę. Powiem szczerze, myślałam, że się szybciej skończy, ale dobrze. Też. Tak. Witam państwa bardzo serdecznie, bo chyba ostatnio nie przywitałam. Fundusz sołecki, bo tutaj mowa, tutaj już wspomniał pan radny, że fundusz sołecki działa w 20 sołectwach. Co do zasady obowiązuje ustawa o funduszu sołeckim. Tu podkreślam niejednokrotnie, fundusz sołecki to nic innego jak budżet gminy. To proszę o tym pamiętać i ciągle to o tym wspominam. Wszystkiego im obowiązują procedury i przestrzeganie prawa. Wszystko wymaga pewnych wniosków, pewnych, że tak powiem, przestrzegania procedur, ustaw, statutów, które tam się, czy się z nimi zgadzamy, czy nie zgadzamy, są obowiązujące i trzeba ich przestrzegać. Co do funduszu sołeckiego, sołectwa Gronowa, co ja mogę tu powiedzieć? No, chyba nie ma sesji, żebyśmy o tym nie rozmawiali. Chyba nie ma sesji, żebyśmy jakiś tam uchwał nie przyjmowali. Nie wiem, mogę wrócić do historii. Tutaj pan sołtys mówi o faktach, więc może o faktach. Fundusz Sołecki za Sołectwa 2016 roku został przyjmowany przez Radę. Na 17 rok został przyjmowany uchwałą Rady. Na pozostałe 19 sołectw, jakoś sołectwa wszystko sobie zdążyły to zrobić. Problem z funduszem sołeckim sołectwa Gronowo. Konkrety. Z wykonaniem, to tutaj, że tak powiem, już machnę ręką. Jest jak jest, staramy się jak możemy. Zawsze jest jakiś problem, a to brakuje listy, a to brakuje wniosku, a to już i tak dalej. Myślę, że dalej będzie się konkretnie już tutaj sprawy dalej toczyły.
Więc tu są kwieciste mowy. Ja czas tu już tak w kuluarach zastanawiamy się, czy zaczynamy kampanię wyborczą. Ja nie, powiem szczerze, zawsze czekam na ostatni punkt, bo oprócz tego, że sołtysi nas odwiedzają, czy tam nachodzą, czy piszą, powiem szczerze, nigdy chyba nie było takiej sytuacji, żeby nikt został tu potraktowany. Każdego przyjmujemy, chyba że coś się jeszcze w dniu jak dzisiejszym przypomni, od tego są wolne wnioski, ale od godziny to słucham, jakbym była na zebraniu wyborczym. Czy mi ktoś tu startował, nie wiem, czy na wójta, czy na radnego pan sołtys startuje, powiem szczerze, nie wiem. No ale może są kamery i to nakręca towarzystwo. Wracając do funduszu sołeckiego, proszę pamiętać podstawową jedną rzecz. Fundusz sołecki to niczym innym jak budżet gminy. Są wydzielone środki. Każdy z Państwa widzi, jakie ma środki, w jakich środkach bazuje. W przyszłym roku te środki są jeszcze większe. Działa to procedurą, niczym się to niczym nie różni. To są finanse publiczne. Finanse publiczne wymagają procedur, to już powtarzam chyba do znudzenia, zamówień publicznych i tak dalej. Ciągle o tym powtarzam, ciągle o tym Państwo wiecie, staramy się to jak w miarę stabilnie. Podział danego funduszu sołeckiego, spotykamy się z Państwem raz na kwartał, staram się, żebyśmy tutaj spotykali się z sołtysami i rozmawiali. Jeśli nie może być sołtys, też to, co ciągle podkreślam, przedstawiciel Rady Sołeckiej, staramy się to na bieżąco wyjaśniać. I takie mówienie, gdzie zniknęło, nic nie zniknęło. Panie sołtysie, Pana fundusz to jest budżet gminy, on nigdzie nie ginie, on ciągle tam jest. I Pana wydatki są. Może Pana kamery nakręcają i Pan pyta, gdzie moje pieniądze, gdzie moje pieniądze. To nie są Pana pieniądze, to są pieniądze sołectwa i one nie zniknęły. Zostało to zrealizowane. Dostaje Pan odpowiedzi na czas, dostaje Pan odpowiedzi w formie pisemnej, jak Pan odmówiłam. Nic Panu nie robię od ręki, bo z Panem to nie można nic od ręki. Też taką Pan zdanie ode mnie usłyszał ostatnio. Na Pan napisze, ja Panu odpowiem. Nie ma wtedy dyskutowania, kto co powiedział, bo Pan właśnie te takie kwieciste mowy, a tam Pani Małgosia powiedziała, bo Pani sekretarz powiedziała. Już Panu mówiłam to ostatnio. Proszę pisać, ja Panu odpiszę. Nie będzie gdybania, kto co powiedział. Na piśmie to jest na piśmie. I już to stosujemy, żeby właśnie nie było takich tutaj przedłużania sesji, bo powiem szczerze, ja zawsze czekam na ten ostatni punkt, żeby coś się jeszcze w międzyczasie u Państwa sołtysów pojawiło, żeby to zanotować, żeby tam też przekazać pracownikom. No od godziny, powiem szczerze, czuję się jak na kampanii wyborczej, a nie na tym. Dostaje Pan odpowiedzi, przestrzegamy prawa i procedur. Czy pan się do tego dogodzi, czy nie dogodzi? Mnie tylko jest przykro, bo ja naprawdę bardzo znam wielu mieszkańców sołectwa Gronowo i mnie tylko ich jest szkoda, powiem szczerze. I to już niejednokrotnie podkreślałam. Czy się ja się Panu podobam jako sekretarz, tam Pan mi wylicza, ile zarabiam, uczciwie na to pracuję. No Pan... Już Panu kiedyś to też powiedziałam, to nie jest moja sprawa i powiem szczerze, nie będę do tego wracała. Wracając tylko do Funduszu Sołeckiego, już Państwu zapowiadam, w związku z tym, że we wrześniu zaczyna się przygotowania do nowego Funduszu Sołeckiego. Dostaliście już Państwo informację, jaki jest planowany na przyszły rok, jak Państwo zauważyli, jest wyższy. Stąd też na pewno we wrześniu się spotkamy, żeby omówić realizację zeszłorocznego czy tegorocznego, na jakim jesteśmy etapie, żebyśmy zdążyli z wykorzystaniem jakby tak do tego w miarę do 100% Państwa środków, żebyśmy też już mogli porozmawiać na tych planach na przyszły rok, co Państwo tam planujecie, żebyśmy my też wiedzieli, jak się przygotować do projektu budżetu do nowego roku, bo czas nieubłaganie leci, zbliża się miesiąc wrzesień, zaczynają się projektowanie budżetu, także na pewno w miesiącu wrześniu już Państwa tu informuję się, spotkamy, żebyśmy mogli już o nowym Funduszu Sołeckim porozmawiać i też porozmawiać o realizacji obecnego Funduszu Sołeckiego i żeby zdążyć do końca roku z jego realizacją. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Sekretarz. Kolejno Pan Sołtys z Grąd, Mirosław Remus, później Pan Wójt. Następnie Pani Agnieszka. Witam wszystkich. Ja chciałem podkreślić i przypomnieć, że nieraz były takie sytuacje w naszej gminie w ostatnim okresie, że jeśli ktoś sobie nie radził z sołtysowaniem, to zrezygnował. Ja nieraz też tak myślałem, że nie daję sobie rady i są rzeczy, którymi nie daję sobie rady i daję sobie spokój z tym. Nie rzucam się na walkę z wiatrakami, jeśli wiem, że nie dam rady. Jeśli ktoś o tym nie wie, to no nie wiem. Niech się kogoś doradzi. I jeszcze chciałem powiedzieć tu w sprawie tej drogi. Zapraszam wszystkich drogą, tą, którą tutaj została nazwana, że wójt sobie zrobił drogę. Ja z niej korzystam. Jest to piękny kawałek drogi. Każdemu życzę, żeby miał na swojej drodze może wójta. Powstanie taka droga.
jest piękny, zapraszam. Dziś mi się chce jechać do Rybna. Naprawdę, dzisiaj mi się, bo nie była ta droga. Potrafił mi worki z cementem wyskoczyć na tej drodze z przyczepy. Dziś jest pięknie. Jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Miałem zgłosić, że ukradzono znak, był przewrócony. Nie zdążyłem jakoś zgłosić, ale ten znak bez mojego jakoś zgłoszenia powstał. Jest znak nagrody, można trafić nagrody. Nie wiem, jak to się stało, nie musiałem zgłaszać. Znaczy się, no wszystko odbywa się dobrze dla mnie. Nie zauważam tych takich wielkich nieścisłości w prowadzeniu tutaj gminy. Dla mnie urzędnicy gminy są mili. Nie wiem dlaczego. Nic takiego im nie robiłem, nie dawałem, nie obiecałem. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sołtysowi. Bardzo proszę, pan wójt. Proszę państwa, 15 sierpnia zapraszam na dożynki gminno-parafialne. Będzie występował zespół Karo. To jest, jak ktoś ogląda telewizję Silesia, to taki popularny zespół, często występujący w tej telewizji. I chciałem tu, wiecie, pochwalić i podziękować naszemu dyrektorowi biblioteki za to, co robi w dziedzinie kultury. Słuchajcie, to, co zrobił na Dni Rybna i to, co robi na każdych uroczystościach, to są wielkie rzeczy, więc panie Jarku, serdecznie dziękuję i wiem, że radni są też z pana zadowoleni. Robi to za naprawdę symboliczne pieniądze. Potrafi to w sposób dla mnie niezrozumiały zorganizować i to wszystko gra. Czyli zgodnie z zasadą nie jest problem braku pieniędzy, tylko jest problem ludzi. Dajcie ludzi, a zrobią wszystko tak, jak trzeba. Więc zapraszam na te dożynki, które właśnie z ramienia gminy organizuje właśnie Jarek Rolkowski ze swoimi ludźmi. Jeżeli chodzi jeszcze o Fundusz Sołecki, to dzięki Radzie i Urzędowi Gminy dochody gminy są wyższe. Dzięki temu, że są wyższe dochody, to jest wyższy fundusz sołecki. Zwróćcie uwagę, że wzrósł znacznie w każdej miejscowości. To jest wynik tego, że dobrze gospodarujemy. A jeżeli chodzi o pana sołtysa z Grąd. Panie sołtysie, ja panu dziękuję za to, że pan skutecznie pomaga osobom wykluczonym. Takie osoby, tak jak w każdej gminie i w naszej są. Ktoś wraca po iluś latach z więzienia, słuchajcie, nie ma mieszkania, nie ma dochodów, nie umie się odnaleźć. Oczywiście przychodzi do gminy, przychodzi do GOPS-u, no i pomagamy, ale ten człowiek musi się usamodzielnić. I tutaj wielką pracę taką z tymi ludźmi wykluczonymi robi nasz sołtys Grąd, nie biorąc za to pieniędzy. Na przykład nie będąc członkiem komisji antyalkoholowej. I takim osobom wielu pomógł. Tego się nie mówi z nazwiska kto jak, bo to są, słuchajcie, tym ludziom chyba nie o to chodzi. I też dzięki niemu też tą prowadzimy tą, jeżeli chodzi o tą pracę z chorobą, jaką jest alkoholizm w tej naszej gminie, to dzięki niemu prowadzimy ją dobrze, profesjonalnie. I z naszych punktów korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale i innej gminy. W dużej mierze to pan nakręca tą taką pozytywną sytuację i dzięki temu ten problem alkoholizmu, który nie dotyczy tylko tej osoby, która jest alkoholikiem, ale i całej rodziny i ktoś, kto się z tym zetknął, wie, jakie to są spustoszenia. Więc ja panu dziękuję jako wójt, że pan potrafi pomóc tym ludziom, dotrzeć do nich, przekonać ich. To jest dla mnie no, takie niewyobrażalne. I ci ludzie wracają do społeczeństwa, odnajdują się w tym społeczeństwie i zaczynają normalnie żyć. To tyle. Jeszcze raz zapraszam na dożynki. Dziękuję panu wójtowi. Koleżanka Agnieszka. Panie wójcie, szanowna rado, ja mam pytanie do pani sekretarz. Znaczy to nie jest może pytanie. Swego czasu pani sekretarz na łamach Radia 7 słyszałam, jak okoliczne gminy chwaliły się tym, że dostają pieniążki na budowę dróg, na wybudowania, dojazdy do pól. I byłam z tym pytaniem u pana Wiesia Szczawińskiego.
tylko nie wiem, czy po prostu pan Wiesiu zwrócił mi uwagę na to, że to jest, chodzi o inne województwo, o mazowieckie, tak? Ale wiem, że pieniążki takie, bardzo duże pieniążki są przeznaczane przez wojewodę na właśnie takie drogi i nie wiem, czy to obowiązuje tylko w województwie mazowieckim, czy można by było u nas się o to postarać. Bardzo bym prosiła, jeżeli pani sekretarz by mogła po prostu dowiedzieć się na ten temat coś, tak? Bo to są naprawdę ogromne pieniążki, tylko mówię, wiem, że są przyznawane przez pana wojewodę, a nie wiem, czy po prostu to jest w wszystkich województwach. Dziękuję bardzo. Dziękuję koleżance. Bardzo proszę, pan wójt. Radio 7 działa na terenie dwóch województw, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Oczywiście te województwa w pewnych zakresach finansowania się różnią. Jeżeli chodzi o pieniądze, którymi z województwa możemy pozyskać na tak zwane drogi dojazdowe do PUL, to są pieniądze z FOGR-u. I pierwszy raz od wielu lat udało nam się pozyskać z FOGR-u pieniądze na robienie drogi tam na Grabacz. To one są właśnie, to jest ta droga dojazdowa. W naszym województwie jest zasada, że marszałek daje w danym roku maksymalnie na jedną drogę dla danej gminy. Nic więcej. A my przez wiele lat nie dostawaliśmy tych pieniędzy. Rok temu złożyliśmy w 2016 wniosek na tą drogę, nie dostaliśmy, a w tym roku się pan marszałek przychylił do sfinansowania, stąd robiliśmy tą drogę. Ona, dokumenty już były w tamtym roku, nie robiliśmy, bo dalej ponownie aplikowaliśmy. I na przyszły rok znowu aplikujemy o te drogi z FOGR-u. Tutaj myślimy o drodze, która biegnie z Koszelew do Murawek. To jest taka typowa droga dojazdowa. Do PUL tam mamy na lewo, prawo. Właśnie położenie nowej masy asfaltowej. Owszem, ze swoich pieniędzy moglibyśmy już zrobić, ale ona się dobrze punktuje w tym FOGR-ze i myślę, że w 2018 roku przychyli się marszałek do tego, żeby ten jeden wniosek, który nam przysługuje, żebyśmy dostali na to dofinansowanie. To mówimy o województwie, o pieniądzach pana marszałka. Jeżeli chodzi o pieniądze pana wojewody, no to pan wojewoda organizuje konkursy na robienie dróg, na modernizację dróg. To jest podobnie, jest to punktowane jak z pieniędzmi unijnymi. Z tym, że do tej pory to było 50-50, nie? I u nas na dzisiaj dobrze nam wychodziło pozyskiwanie pieniędzy z PROW-u, gdzie jest finansowanie 63-63, więc wyższe finansowanie. Więc jeżeli mamy możliwość pozyskania pieniędzy ze źródeł, gdzie jest wyższe finansowanie, to idźmy tam, gdzie jest wyższe dofinansowanie, niż tam, gdzie jest niższe dofinansowanie. Rząd, wiem, że są próby stworzenia programu, który, żeby rząd finansował właśnie takie drogi, które się źle punktują w tych projektach unijnych. Czekamy na te rozwiązania. Jeżeli takie powstaną, na pewno jako gmina będziemy aplikować o te środki. Na pewno nie przegapimy tego. To na bieżąco śledzimy. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze? Szanowni państwo, ja ze swojej strony chciałbym tylko również poinformować, bo myślę, że nie będzie okazji takiej na sesji, może będzie, ale raczej chyba nie będzie, że 10 września u mnie w Hartowcu będzie już 6 czempionat źrebiąt konia ziemnokrwistego. Jeśli ktoś na tą imprezę ma ochotę przyjechać, to bardzo proszę, zapraszam. Będzie to ogłoszone jeszcze o 13. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zająć głos? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam 41. sesję Rady Gminy.